Okej, rzeczywiście można ją ułożyć, ale pamiętajcie, że słowa na przykład kajak nie można, oj nie. K, a, i, a, k niby pasuje, ale musielibyśmy cofnąć się. W tej naszej układance literek niestety cofać się nie możemy. Każdą z tych liter możemy użyć tylko raz, więc literka A jest tu i stu. Literka O jest tu i tu. Wiecie, zaczyna mnie przerażać ta atmosfera. Czy mogłabym usłyszeć telefon? Halo, halo! Przerwijcie to odliczanie. Zostawicie mnie taką samą w studio. W tym momencie słyszycie, jaka jest nieprzyjemna atmosfera. Tutaj ktoś jeszcze jest poza mną. Halo? Jesteś tutaj tylko ty i ja. Jeżeli ktoś tam jeszcze jest po drugiej stronie, pomóż mi. Chcę usłyszeć właśnie twoją odpowiedź. Jeszcze stracę nadzieję za chwilę. Pięknie. Czekam na twój telefon. Czekam na twoją propozycję. Wierzę w ciebie. Nie podawaj mi słowa otok. Słuchajcie, ostatnim razem, kiedy odliczałam od pięciu w dół, podziałało. Pamiętacie ten moment? Podziałało, naprawdę podziałało, więc zróbmy to jeszcze raz. Może wy potrzebujecie takiej motywacji. Więc odliczam. Pięć. Gotowi? Cztery. Pełna gotowość. Trzy. Pamiętajcie, że jak powiem zero, zaczynamy dzwonić, przygotuj więc telefon komórkowy lub stacjonarny. Nie interesuje mnie, z którego telefonu dzwonisz. Możesz dzwonić i z tego naraz, wszystko jedno. Bylebyś tutaj dostał się do studia i odpowiedział mi na proste pytanie. Mam nadzieję, że proste. To się okaże. Jakie słowo można ułożyć z tych liter? Dwa, jeden, zero! To jest moment na to, żeby usłyszeć się właśnie w tym momencie w studio, więc telefony w dłonie, moi drodzy, zero.